Dzisiejszy schemat systemu, mapa procesów, którą widzimy, jest dużo bardziej skomplikowana niż te, o których mówiliśmy ostatnio. System zarządzania zasobami ludzkimi jest bowiem nieco bardziej skomplikowany ze względu na bardzo dużą liczbę powiązań pomiędzy różnymi procesami. Początkiem jest tutaj proces, który się znajduje w samym sercu tego wykresu. Mamy system zarządzania strategicznego, który oczywiście dostarcza nam informacje o tym, jak powinniśmy prowadzić politykę kadrową. To tworzenie polityki kadrowej wpływa na większość procesów, jakie funkcjonują. Ponieważ polityka kadrowa określi nam, czy będziemy zatrudniać pracowników, czy ich nie będziemy zatrudniać, czy stawiamy na ludzi z zewnątrz, czy z wewnątrz, ile pieniędzy przeznaczymy na szkolenia, w jaki sposób chcemy oceniać pracowników, czy będziemy zwalniać. A więc jest bardzo dużo powiązań właśnie tej polityki kadrowej z pozostałymi procesami. Kiedy ustalimy politykę kadrową, to możemy przejść do planowania potrzeb kadrowych. Tutaj narysowałem wejście systemu zarządzania produkcją i systemu zarządzania sprzedażą, ale tak naprawdę każdy system zarządzania dostarcza nam tutaj informacji o tym, jakie są potrzeby kadrowe. Można powiedzieć, że każdy kierownik w firmie może wskazać potrzeby kadrowe swojej komórce organizacyjnej. I to jest punktem wyjścia do planowania potrzeb kadrowych. To planowanie może się odbywać w sposób ciągły albo w sposób okresowy. Na przykład możemy mieć planowanie raz do roku czy raz na kwartał, aby określić potrzeby pracowników. Następnie możemy przejść do rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Mogą to być oddzielne dwa procesy. Równie dobrze może to być jeden proces. Zależy od firmy. Rekrutacja wewnętrzna, czyli znajdujemy pracowników, których chcemy przesunąć z jednego stanowiska na drugie. Rekrutacja zewnętrzna, nieco bardziej skomplikowany proces, bo musimy znaleźć pracownika z zewnątrz, zweryfikować jego kompetencje, być może jeszcze przeszkolić i dopiero możemy go zatrudnić. Gdy uda nam się znaleźć pracownika, to możemy przejść do adaptacji. Adaptacja pracowników jest związana z ich aklimatyzacją na stanowisku pracy. Często w firmach rekrutacja i adaptacja są jednym procesem. Często są rozdzielane na dwa lub trzy procesy. Trzeba się zastanowić, gdzie jest granica między jednym a drugim procesem, jeżeli tutaj mamy dwa procesy. Myślę, że taką granicą może być podpisanie umowy, gdzie kończymy rekrutację i już możemy przejść do adaptacji pracowników. Kolejnym procesem jest planowanie i realizacja szkoleń. Będziemy szkolić zarówno nowych pracowników, jak i doświadczonych pracowników. Ta realizacja szkoleń może wynikać zarówno z potrzeb adaptacji, jak i z oceny pracowników, jak i z informacji z systemu zarządzania jakością, który może nam wskazać, że przyczyną błędów w różnych obszarach, w różnych innych podsystemach są niewystarczające kompetencje. A więc bardzo ważny proces planowania i realizacji szkoleń. Kolejnym jest proces motywowania. Jeżeli pracownicy już mają kompetencje, no to chcielibyśmy, aby pracowali dobrze. W tym celu stosujemy narzędzia motywacji. I tu ważna informacja. Bardzo często, kiedy analizujemy poszczególne systemy zarządzania, takim błędem jest wskazywanie motywacji w innych podsystemach. Na przykład w systemie zarządzania produkcją. Bo przecież w każdym systemie motywujemy pracowników, tak? Otóż w podejściu systemowym staramy się unikać powtórzeń. Więc jeżeli motywowanie dajemy w systemie zarządzania zasobami ludzkimi, to tylko tutaj. Ono oczywiście będzie powiązane poprzez ludzi, poprzez pracowników, tak naprawdę z każdym systemem. Ale powinno być wskazane w naszym systemie organizacyjnym tylko w jednym miejscu. Inaczej trudno nam będzie tym zarządzać. Skoro pracownicy zostali zmotywowani, to teraz powinni zostać ocenieni. Możemy sprawdzić, czy dobrze wykonali pracę, czy jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób pracują. I tu znowu może być informacja zwrotna do systemu zarządzania jakością. Tutaj też jest informacja zwrotna do planowania szkoleń. Bo różne mogą być przyczyny tego, że nasza ocena pracowników nie jest najwyższa. Czasem jest tak, że to pracownik zawinił, no i wówczas chcielibyśmy z nim rozstać. Dlatego bardzo istotnym procesem jest proces odejść i zwalniania. Część odejść jest związana z przejściem na emeryturę, ale część wiąże się z tym, że pracownicy nie są wystarczająco dobrzy
i chcielibyśmy zastąpić ich innymi, a szkolenia nic nie da. No i w końcu mamy proces naliczenia wynagrodzeń. Ten proces jest na granicy między zasobami ludzkimi a finansami. W niektórych firmach naliczanie, a nawet wypłata wynagrodzeń jest w zasobach ludzkich. W innych firmach całość jest przekazana do finansów. W tym przypadku zdecydowałem się na podział. Naliczanie wynagrodzeń mamy tutaj w zasobach ludzkich, bo tak naprawdę tutaj jest komplet informacji do tego, natomiast sama wypłata już finanse. I to wszystko, jeżeli chodzi o system zarządzania zasobami ludzkimi. Jak widać, dużo jest tych powiązań. Ten system tak naprawdę nakłada się na wszystkie inne systemy. Ale musimy pamiętać, że jeżeli weźmiemy pojedynczego pracownika, to tak naprawdę on zawsze będzie w kilku systemach. Na przykład kierownik produkcji będzie w systemie zarządzania produkcją, będzie mieć funkcję w systemie zarządzania sprzedażą, zaopatrzeniem, w zasobach ludzkich, zarządzaniu strategicznym i pewnie w jeszcze innych systemach. A więc poszczególni pracownicy mogą występować w wielu systemach, ale staramy się, aby poszczególne procesy nam się nie powtarzały. Tyle na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.